Co do sposobu użytkowania samochodu, w przypadku Yarisa nic się nie zmieniło. Auris tutaj niestety za bardzo pochwaliłem żonę w opisie do odcinka 106. Co się zmieniło od ostatniego badania? Zainstalowany został w obydwu samochodach dotrysk benzyny w instalacji LPG. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterami tego odcinka będą prezentowane samochody Toyota Auris z 2011 roku i Toyota Yaris z 2011 roku. W każdym pracuje ten sam silnik 1.33-16V, 99 koni mechanicznych. Silniki mają podobny przebieg. Wciąż utrzymuje się różnica na poziomie 20 000 km. Wciąż, ponieważ jest to drugi etap badań dla tych samochodów, pierwszy znajdziecie w odcinku numer 106. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tych samochodach. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza tego samego oleju, który pracował w dwóch samochodach z takim samym silnikiem. Co więcej, będzie okazja do porównania dwóch etapów i zestawienia wyników dla oleju Eneos Sustina versus Eneos HyperX. Inicjatorem eksperymentu jest Artur. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkownikach pojazdów, wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Artur skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się karteczka z opisem oleju oraz cztery próbki. Najpierw zestaw z Yariski. Próbka numer 1 to olej nowy. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. W drugiej kolejności zestaw z Toyota Auris, analogicznie próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów później. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta później. Olej nowy jest zdublowany, żeby sprawdzić powtarzalność wyników i wyłapać ewentualne różnice. Do silnika zalany został olej HyperX w klasie lepkościowej 5W30. Klasa PSN, klasa CAC2/C3, nie było robionego żadnego dodatku do oleju. W poprzednim etapie występował olej Eneos Sustina w klasie SNRC. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanych olejów to 10 500 km dla Toyota Auris i 9 670 km dla Toyota Yaris. 20-30% eksploatacji to miasto, dominują odcinki z przedziału 10-20 km, olej eksploatowany przez 10 miesięcy, brak płukanki. Czyli zestawiając to z pierwszym etapem, podkreśliłbym bardzo zbliżony przebieg oraz wskazałbym na różnicę dla Toyoty Yaris w rodzaju eksploatacji. W pierwszym etapie było 90% w mieście. W ramach dodatkowych informacji Artur napisał tak. Co do sposobu użytkowania samochodu, w przypadku Yarisa nic się nie zmieniło. Auris tutaj niestety za bardzo pochwaliłem żonę w opisie do odcinka 106. Jeżdżąc z nią zaobserwowałem, że zamula silnik, rzadko redukuje, trzyma niskie obroty silnika, około 2000 na minutę. Wskazówka obrotomierza nie przekracza 3000 obrotów na minutę. Tłumaczę, upominam jak grochem o ścianę i to wszystko przy wolno sącym małym silniczku. Niestety nie mam na to większego wpływu, bo rzadko jeżdżę tym autem, nawet jako pasażer. Ratunkiem są urlopowe wyjazdy po autostradach, tutaj to szoferem jestem ja. Co się zmieniło od ostatniego badania? Zainstalowany został w obydwu samochodach dotrysk benzyny w instalacji LPG. Zdjęcie wykresu udostępniam pod linkiem. Niestety gaz mistrz zna się na instalacjach LPG, ale na robieniu zdjęć już niekoniecznie. Mam nadzieję, że uda się coś wydedukować z tego zdjęcia. Auris z dotryskiem przejechał 6000 km, Yaris odpowiednio 5000 km, oczywiście na przesłanym oleju. Dotrysk aktywuje się po przekroczeniu 3000 obrotów. Auris przeszedł wymianę uszczelki pod pokrywą zaworów, udostępniłem parę zdjęć, aby pokazać środek silnika. W Yarisie nic nie było robione, no chyba że pojawiająca się ruda po 13 latach ma wpływ na degradację oleju, to proszę dać znać. Reasumując, jeśli chodzi o sprawy mechaniczno-serwisowe, to ogólnie straszna nuda. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar próbek oleju świeżego, a następnie pomiar próbek oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego, próbka oznaczona A, jest następująca: 72,3 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,1 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 166. Płynnie przechodzimy do drugiej próbki oleju świeżego z oznaczeniem Y. Lepkość dla oleju świeżego, próbka oznaczona Y, jest następująca: 71,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 12,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 168. Porównujemy wyniki z deklaracją producenta. Otrzymujemy bardzo wysoką zgodność w temperaturze 100 stopni Celsjusza dla jednej i drugiej próbki oraz zgodność z przedziału 1-2% w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Wszystko gra. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Najpierw próbka z Toyoty Yaris. Lepkość dla oleju przepracowanego z Toyoty Yaris jest następująca: 65,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 11,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 165. Płynnie przechodzimy do próbki oleju przepracowanego z Toyoty Auris. Lepkość dla oleju przepracowanego z Toyoty Auris jest następująca: 65,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 166. I teraz kilka wniosków. Po pierwsze, obserwujemy zmianę lepkości w przedziale akceptowalnym, praktycznie w jednym i w drugim samochodzie na dokładnie takim samym poziomie. Po drugie, zmiana lepkości, mimo że w przedziale akceptowalnym, to zauważalnie wyższa niż w etapie pierwszym. I teraz kluczowa niewiadoma, czy to kwestia zainstalowanego dotrysku, czy innego oleju, Sustina versus HyperX. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Wynik w teście bibułowym z kategorii bez większych zastrzeżeń: ogólna kondycja oleju bardzo dobra, zanieczyszczenie oleju środek skali. Na próżno szukać różnic między jedną a drugą plamą, być może Wam uda się wyłapać jakieś, zapraszam do sekcji z komentarzami. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma. W pierwszej kolejności porównujemy widma dla próbek oleju świeżego. Szybko zauważamy bardzo wysoki stopień podobieństwa, mamy niemal idealne pokrycie dwóch wykresów.
Dalej oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Zabieg dla próbki z jednego samochodu oraz z drugiego. Wyniki konfrontujemy na tle poprzedniego etapu. Degradacja antyutleniacza mniejsza w drugim etapie, degradacja dodatków mniejsza w pierwszym etapie, zanieczyszczenie oleju wyższe w drugim etapie, stopień sulfonowania porównywalne poziomy, stopień nitrooksydacji porównywalne poziomy, oksydacja również, zanieczyszczenie paliwem zauważalnie wyższe w drugim etapie, co tłumaczy również mocniejszy spadek lepkości. Podsumowując, otrzymano kolejny raz bardzo dobre wyniki, można doszukać się kilku różnic, natomiast są to dość drobiazgowe poziomy. Sytuacja w jednym i w drugim etapie wygląda bardzo dobrze. Jakość końcowa tych próbek według syntetycznego miernika oscyluje w okolicach 86%, co oznacza, że jeszcze jest trochę zapasu do poziomu 80% i wydaje się, że wymiana mogłaby odbyć się po przebiegu w okolicach 15 tysięcy km. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona, do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!